Proszę Państwa, 7 minut po godzinie 10. Szczęśliwi czasu nie liczą. Miejmy nadzieję, że kwestia związków partnerskich zostanie rozstrzygnięta. Państwo podzielają moją opinię, czy nie, Urszula Nowogórska? Tak czy nie? Ja powiem szczerze tak. Temat został wywołany w zasadzie trochę na wejściu programu, w związku z czym go kontynuuję. Ale wie Pani dlaczego? To ja od razu wytłumaczę, proszę Państwa. Bo związki partnerskie to jest taki uniwersalny temat. Kiedy budżet się wali, Benz wyciąga się związki partnerskie. Każdy wtedy mówi związki partnerskie, a nie budżet. Tam dajmy spokój, jaki budżet, nie? Związki partnerskie. Kiedy na przykład wychodzi asystentka Tuska, która jest tym, kim jest, czy była tym, kim była, no to Benz, związki partnerskie. Kiedy wychodzi sprawa powodzi, czy skutków popowodziowych, Benz, związki partnerskie. Kiedy wychodzi chociażby wczorajsza ta ruska komisja opłacana za nasze pieniądze, no to Benz, związki partnerskie. Związkami partnerskimi przykrywa się generalnie wszystko. To chyba jest już oczywiste, nie? No i dlatego ja powiem szczerze, ja się zgadzam z panią poseł, że warto by było porozmawiać na przykład o kwestiach służby zdrowia, bo ja jestem z wykształcenia pielęgniarką i w tym temacie, powiem szczerze, mam duże oczekiwania. Tym bardziej, że okazuje się, że chyba stajemy przed taką wizją zastanowienia się, co zrobić, żeby zmienić wycenę świadczeń, bo wygląda na to, że żeby utrzymać szpitale i żeby podnieść jakość służby, to trzeba to zrobić po prostu. A pani poseł słyszała wypowiedź Izabeli Leszczyny? Pani poseł słyszała wypowiedź swojej koalicjantki Izabeli Leszczyny przed wyborami parlamentarnymi? No przecież wszystko się zmieniło jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Panie redaktorze, to są zbyt poważne kwestie i one od razu zmienić się nie mogą, bo to są kwestie, które wymagają również pewnego upływu czasu. Ale to nie, to przepraszam panią najmocniej, mnie pani przekonywać nie musi, pani przekona swoją koalicjantkę, no. Dlatego też, panie redaktorze, żebyśmy mówili całą prawdę i tylko prawdę, to też musimy wiedzieć, że ta koalicja, którą państwo nazywacie koalicją 13 grudnia, w której również członkiem jest Polskie Stronnictwo Ludowe, współkoalicjantem jest Polskie Stronnictwo Ludowe, my działamy na budżecie, który został przygotowany przez poprzednią ekipę rządzącą, czyli przez Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczoną Prawicę. To też musimy powiedzieć. Ten budżet, który w tym roku będziemy przygotowywać, będzie budżetem dopiero tej koalicji, która w tej chwili sprawuje rządy. I kiedy państwo mówiliście o tym, że 15 miliardów brakuje do budżetu służby zdrowia, to ja panu powiem, że w budżecie było 71 miliardów, dołożone już jest 21, a brakuje jeszcze 15. Więc proszę zobaczyć, jakiego rodzaju to są wydatki i co należy zrobić, żeby się w tym zakresie coś zmieniło. Ale to ja już pani powiem, co musi się zmienić. Pani poseł, po pierwsze, prawdą jest, że rzeczywiście budżet na ten rok przygotowywała koalicja, która oddała władzę 13 grudnia. To jest fakt niezaprzeczalny. Natomiast państwo, żeście przesunięć w tym budżecie i przeróbek w tym budżecie dokonywali sami. To wy żeście przesuwali, no właśnie. To tam między innymi znaleźliście pieniądze dla UBEK-ów, SBK-ów i całej innej reszty. Chociażby... 3 miliardy złotych na telewizję, która jest... Tak jest, no. Przecież można było dać to na służbę zdrowia. Na onkologię chociażby dziecięcą. No pani poseł, no. I macie 100% rację. Ja się z wami zgadzam. Tylko też musimy, powiedzcie uczciwie wszyscy, że są takie decyzje, których wprowadzenie w ciągu jednego miesiąca nie naprawi szkód, które zostały poczynione przez 8 ostatnich lat. Przepraszam, mówię szczerą prawdę. Pani Ulo, przede wszystkim 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy nie było takiej zapaści, jaka jest dzisiaj po 8 miesiącach rządów koalicji 13 grudnia. Przepraszam, do pani poseł Czochary. Pani poseł, a jak pani liczy tych 8 miesięcy? No bardzo prosto. No? Od grudnia. No to wie pani, od grudnia to jest 10 miesięcy. 10, przepraszam. Przepraszam, 10. Niestety zostały dokonane w budżecie zmiany. Zmiany dokonywała koalicja 13 grudnia i dzisiaj mamy to, co mamy. Zapaść w służbie zdrowia. Nie było takiej zapaści. To rząd Zjednoczonej Prawicy zwiększał rokrocznie środki finansowe na opiekę zdrowotną. Również potężne środki od samego początku rządów Zjednoczonej Prawicy przekazywane były na politykę społeczną, między innymi 500+, teraz 800+, 13, 14 emerytura,
i wszelkie inne świadczenia, które przede wszystkim służyły ludziom, a dzisiaj ta sytuacja wygląda diametralnie inaczej, gorzej, bardzo, wręcz powiedziałabym bardzo źle. I to są głosy mieszkańców. Szanowna pani poseł, panie senatorze, panie redaktorze, mieszkańców Opolszczyzny, ale też i Polski. Proszę państwa, w kwestii ochrony zdrowia sytuację mamy następującą. No jest tak pięknie, jest tak cudownie, tak wspaniale, do pana senatora też się będę odnosił, ponieważ mówi, że mamusia była czy jest pielęgniarką, pani poseł Nowogórska również z zawodu jest pielęgniarką. No to proszę państwa, jest tak cudownie, tak wspaniale, że pielęgniarki ogłaszają protest na listopad. Ale nie jest to jedyna grupa zawodowa. Bardzo chętnie się odniosę. Która jest tak uszczęśliwiona tymi radosnymi rządami 13 grudnia, że aż po prostu będą protestować ze szczęścia. Proszę sobie wyobrazić, jak wygląda sytuacja chociażby w mundurówce. Weźmy policję w Warszawie. Pomijając fakt, że brakuje policjantów, bo ich po prostu nie ma. Część jest na szkółkach i z tych szkółek wrócą dopiero w maju. Czy rozpoczną służbę, czy nie rozpoczną służby, to jest sprawa wtórna. Ale tak na wczoraj na przykład takie informacje. Komenda Stołeczna Policji Warszawa. Komisariat Policji Wilanów, cała patrolówka L4. Komenda Policji Ursynów, cała patrolówka L4. Komenda Policji Białołęka i Komenda Policji Targówek. Cała komenda na L4. No i jak? Tak jest, proszę państwa, dobrze. Ja się bardzo chętnie odniosę, panie redaktorze. No to bardzo proszę. Ja się zastanawiam, czy je przespałem kilka ostatnich lat, czy jak to jest, bo ja nie zauważyłem, żeby w tej służbie zdrowia, w której pracowała moja mama, bo już nie żyje niestety, ale z koleżankami mamy i z jej rocznikiem 53, który walczy o sprawiedliwość emerytalną, tą do czynienia non-stop. Ja nie widziałem, żeby tam był ten cud miód i orzeszki i że teraz nagle sytuacja jest nie wiadomo jak gorsza, bo to jest postępujący proces. Postępujący od wielu lat i to nawet nie jestem zainteresowany doprawdy dyskusją na zasadzie w ciągu tych miesięcy ten był winny, a w ciągu tych miesięcy tamten, bo my sprowadzamy tą dyskusję do absurdów. Zamiast dyskutować o poprawie sytuacji i przyznać uczciwie, że przez ostatnie lata, i to nie tylko rządy Prawa i Sprawiedliwości, ale przez ostatnie 20 lat pomysłu na zreformowanie służby zdrowia w tym kraju nie było i powinniśmy szukać wspólnie rozwiązań, bo to jest interes tak samo elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, jak elektoratu Platformy Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi, to my się bawimy w takie przepychanki, które się sprowadzają do tego, że jestem obwiniany za dyskusję o związkach partnerskich, której tu wcale przecież nie zacząłem. A kto pana obwiniał o związki partnerskie? A kto wprowadzał ustawę? Przed chwilą, no nie, pani poseł Czuchara powiedziała, że zamiast dyskutować, oj, gdybym posłuchał kolejarzy, których słucham cały czas, bo mieszkam na kolejowym osiedlu, gdybym posłuchał pielęgniarek i tak dalej, nie ja tą dyskusję rozpocząłem. I proszę mi wierzyć, że ja mam wgląd w te środowiska właśnie i widzę, że to bardzo często są efekty wieloletnich zaniedbań, a nie kwestia tego rodzaju, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy coś się tu diametralnie zmieniło, bo generalnie w naszej gospodarce w ciągu kilku ostatnich miesięcy niewiele się zmieniło. Panie senatorze, no to błyskawicznie taka krótka... Wiem, że mi pan redaktor pokaże, że zamknięto jedną czy drugą fabrykę, ale jeżeli pan popatrzy na globalne dane dotyczące bezrobocia, dotyczące tego, jak Polska wygląda na tle innych państw... Źle pan zaczyna. Panie senatorze, sam się pan podkłada i grzechem będzie nie skorzystać z tego, no. Wiem, spółki mi pan wymienił. Nie będę panu spółek wymieniał Skarbu Państwa, które mają deficyt, no, przynoszą straty. Ale z bezrobociem pan... Panie senatorze, ale wie pan co, to ja już wolę, żebyście tych porządków nie robili i żebyście nie udawali, że wsadzacie bezpartyjnych fachowców. Ja wam nawet poradzę, tak prywatnie. Wy wsadźcie wreszcie nieudaczników. Bo może jacyś nieudacznicy będą bardziej rozgarnięci niż ci wasi bezpartyjni z nazwy fachowcy. To jest rzecz pierwsza, natomiast rzecz druga. Akurat mówi pan do przedstawiciela Polski 2050 i nam
z wszystkich ugrupowań koalicyjnych to chyba najtrudniej coś takiego przyklejać. No ta. Totalizator sportowy się po prostu zdarzył. Wasz dyrektor w Białymstoku po prostu wylosował szczęśliwy kupon. No, dajmy spokój, nie rozśmieszajmy się. Ale ja się pytam, widział pan tam przedstawiciela Polski 2050? No, w totalizatorze sportowym owszem został dyrektorem. No właśnie zdaje się w Białymstoku. No. To był jeden jedyny na cały kraj, żeby była sprawa jasna, bo takżeście mieli nieszczęśliwe losowanie, no. To nie było rozdanie po waszemu. Ale nie, no bo teraz mnie pan redaktor ubawił, bo ja mieszkam na terenie, gdzie funkcjonują spółki górnicze i proszę mi wierzyć, że gdyby miano wymienić nominatów związanych z Prawem i Sprawiedliwością, to ja nie wiem, czy my tylu bezrobotnych mamy. No dobra, ale ja chciałem do czegoś innego nawiązać, bo to prosiłem o to, żeby się pan sam nie podkładał. No niestety dane z rynku pracy są coraz gorsze. Nie jest już tak, że mamy rynek pracownika, to się staje rynek pracodawcy, a do tego wszystkiego informacje płynące z rynku pracy świadczą o tym, że miejsc pracy ubywa, nie przybywa. Także bezrobocie będzie rosło. To jest kolejna dana. Ona rośnie która... w całej Europie. Ale wie pan, nie jest wyspą, panie senatorze, patrzę na to, bo z tego, co ja znam dane, to w Polsce chyba na chwilę obecną jest najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. Jeszcze nawet jedno z najniższych. Czechy, które były pokazywane jako lider, a mam 20 kilometrów do czeskiej granicy, teraz patrzą na polski rynek pracy, który radzi sobie lepiej. I to z punktu widzenia funkcjonowania gospodarki jest dobra sytuacja, w której to nie pracownik w 100% decyduje i dyktuje o warunkach. Natomiast my jesteśmy elementem globalnych procesów i choćbyśmy nie wiem, jak zaklinali rzeczywistość i nie wiem, kto w tym kraju rządził, to tego typu sytuacje w najbliższych czasach nas czekają po prostu. Czyli że co, że proszę państwa, no przychodzimy do porządku dziennego nad tym, że po prostu bezrobocie będzie rosło i hej, no. Też jest panie redaktorze. O tym, że nie należy nic z tym robić, bo pan... No jak nie coś, ale po to jest państwo, panie senatorze, nie ma pan racji. Po to jest państwo, żeby państwo interweniowało na rynku chociażby pracy. Ja wiem, że brzmi to co najmniej przewrotnie i nie mamy gospodarki centralnie planowanej i nie mamy gospodarki państwowej jako takiej, ale po to jest ten interwencjonizm państwa... Jeszcze jedną kadencję PiSu i byśmy mieli. Przepraszam bardzo. Pani poseł Czochara. No. PiSu doprowadziły do tego, że bezrobocie, chociażby w powiecie nyskim, które sięgało prawie 30%, 20 prawie 5, 24,3%, spadło za rządów Prawa i Sprawiedliwości do 7%. To samo powiat prudnicki, brzeski. Mogę panu podawać konkretne, konkretne dane. Ja się w 100% zgadzam, tak samo 500 plus było wielkim sukcesem i ja nie mam zamiaru odcinać się od tego, co było zrobione dobrze. Prawa i Sprawiedliwości, pomimo tego, iż było 2 lata pandemii, był lockdown i był ogólnoświatowy kryzys gospodarczy europejski, poradził sobie doskonale, wspierając przedsiębiorców na terenie całej Polski, żeby utrzymać miejsca pracy. Również w momencie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, odbiło się to bardzo mocno również na gospodarce, zwłaszcza naszej Polski. To rząd Zjednoczonej Prawicy, pan premier Morawiecki, doskonale poradził sobie z tą tak bardzo ważną sytuacją. 10 miesięcy rządów Platformy Obywatelskiej, koalicji 13 grudnia, doprowadziły do tego, iż mamy ogólną zapaść gospodarczą, brak wpływów podatku CIT i VAT. Z czego to wynika? Może pan mnie oświeci i w ogóle osoby, które oglądają nasz program, dlaczego tak drastycznie spadły wpływy? Czyżby, to jest może pytanie retoryczne, czyżby co niektóre firmy czują się bezpiecznie i nie wprowadzają tych opłat do budżetu państwa polskiego, byłyby środki na opiekę zdrowotną. Natomiast na dzień dzisiejszy nie ma i zajmujemy się tematami zastępczymi. Jedyne, co udało się wprowadzić koalicji 13 grudnia, to jest tabletka dzień po, przywrócenie przywileju. Tym, którzy gnębili i prześladowali
polskie społeczeństwo za czasów komuny. To idziemy do pani poseł Nowogórskiej. Sytuację mamy taką oto, że według wyliczeń, już nie będę się skupiał na mądrościach rządzących ani pana premiera, ani pani Izabeli Leszczyny, tylko tak pragmatycznie podejdę do tematu. Jeżeli kobieta będzie chciała urodzić w szpitalu, to niewykluczone, że po tych likwidacjach porodówek, jak również oddziałów ginekologicznych, to może się okazać, że trzeba będzie i nawet 170 kilometrów jechać, żeby znaleźć sobie placówkę, w której będzie po prostu kobieta miała najbliższe miejsce i szansę do urodzenia. A może to jest też taka zachęta, żeby powróciły na nasz krajowy rynek akuszerki na przykład. Poruszył pan bardzo głęboki problem, panie redaktorze, dlatego że z jednej strony mamy do czynienia, i to są dane, które ja mam z takich normalnych, codziennych rozmów również z lekarzami, ginekologami, na przykład u mnie w powiecie limanowskim, tutaj na miejscu czynionych, że niestety drastycznie nam bardzo spada urodzenia, ilość urodzonych dzieci. I to jest pierwszy fakt, który jest rzeczywiście łatwo wyliczalny, bo wszyscy widzimy, jakie są dane demograficzne. Ale druga kwestia to jest kwestia wyceny świadczeń, o której wspomniałam we wcześniejszej swojej wypowiedzi, bo w koszyku świadczeń są dziedziny medycyny wyceniane lepiej i wyceniane gorzej. I teraz jest taka sytuacja, że wiele szpitali, na przykład prywatnych, zbiera śmietane za te świadczenia lepiej płatne, natomiast wszystkie te procedury kosztowne trafiają do szpitali powiatowych, wojewódzkich i innych specjalistycznych. I to jest problem, bo nie może być tak, że szpital na przykład powiatowy mający kilka profilowych oddziałów, nie wiem, ginekologię, położnictwo, chirurgię, oddział wewnętrzny i chirurgię kostną, zarabia na dwóch oddziałach, a do trzech oddziałów dokłada. Więc jeżeli nie przymierzymy się wcześniej czy później do wyceny świadczeń zdrowotnych, to będziemy mieli do czynienia z bardzo potężnym kryzysem zdrowotnym, przed którym nie uciekniemy. Natomiast jeżeli pan pozwoli, ja chciałam jedno zdanie powiedzieć odnośnie tego, co pani poseł Katarzyna przed chwileczką powiedziała. W 2023 roku w Polsce zamknęło się 700 tysięcy małych firm. 700 tysięcy małych firm. Niech pan sobie przypomni, panie redaktorze, nasze wcześniejsze dyskusje z czasów, kiedy mieliśmy do czynienia z wysoką inflacją. Wtedy były tarcze osłonowe dla przedsiębiorców, ale też w pana programie mówiliśmy, że wszystkie te tarcze powodują, że wprowadzanie dodatkowych pieniędzy na rynek podnosi inflację, a inflacja powoduje, że państwo uzyskuje dodatkowy podatek ściągany od ludzi. Więc to są takie mechanizmy wzajemnie ze sobą połączone, że jeżeli którykolwiek z tych elementów zostanie zaburzony, to się wali wszystko. I nie ma złotego środka, żeby w ciągu pół roku, czy tak jak państwo mówicie, w ciągu 8 czy 10 miesięcy te kwestie ułożyć na nowo, bo to są kwestie, które niestety wymagają pewnego czasu, żeby one w jakiś sposób wróciły do jakiegoś takiego poziomu, który pozwoli uzyskać stabilizację. Prawda też jest taka, że jak mówimy o tych likwidujących się firmach, to te 700 tysięcy firm, które się zlikwidowało w 2023 roku, niestety również, i to też trzeba powiedzieć, zlikwidowało się na skutek zmiany wysokości wyliczenia składki zdrowotnej. I teraz powiem szczerze, ja mam wielkie marzenie, bo mnie nie satysfakcjonuje obniżenie składki zdrowotnej od środków trwałych. Ja bym chciała, żeby rzeczywiście ta składka do poziomów zbliżonych powróciła tak, jak było wcześniej, bo to pozwoli przedsiębiorstwom, czy przedsiębiorcom małym, średnim, przywrócić równowagę również we funkcjonowaniu firm. Ja nie wiem, czy pan redaktor się ze mną zgodzi, ale takie były rozmowy i myśmy te punkty różne analizowali w ciągu ostatnich roku, ostatniego, dwóch ostatnich lat. Tak samo, kiedy mówimy o służbie zdrowia, to też mówimy, że w okresie pandemii były ograniczone świadczenia zdrowotne z różnych powodów, no bo był lockdown, prawda? Więc było wiele przypadków, na przykład nowotworowych, chorych ludzi onkologicznie, którzy nie zostali zdiagnozowani w odpowiednim czasie, bo nie mieli możliwości. Ale z uwagi na to, że nie były czynione wszystkie... Pani poseł, muszę... Tylko jedno zdanie. Tworzony został fundusz zapasowy. Fundusz zapasowy, z którego przez jakiś czas były finansowane świadczenia zdrowotne, ale go już nie ma, bo zabrakło pieniędzy. Pani poseł, muszę panią no niestety skorygować. W 2023 roku z polskiego rynku zniknęła najwyższa w historii liczba firm, ale nie są to dane, które pani podaje. Te dane mówią o 220 tysiącach firm. Zawieszonych działalności gospodarczych było również dużo, bo było to 372 tysiące.
To nie jest 700 tysięcy, to nie jest 700 tysięcy w żaden sposób. No trochę mnie to ubodło. Natomiast proszę sobie wyobrazić, tak z ciekawości, no, wpisałem ile firm zamknęło się w roku 2023. Ale tak zaryzykujmy i wpiszmy, ile firm zamknęło się w roku 2024. I nie piszę tutaj, ile zbankrutowało. No to i mamy tak, o ile tamto to był portal many.pl, o tyle teraz wchodzę na Bankiera i to jest artykuł z sierpnia. W pierwszej połowie do rejestru Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych wpłynęło 100 tysięcy wniosków dotyczących zakończenia jednoosobowej działalności gospodarczej. To raptem o 3,4% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. No szału nie ma. A przypomnę państwu... To stwierdza to, co mówiła pani poseł. No, dobra, tylko poczekajcie, bo ja wam potwierdzę... Ale to ja wam potwierdzę to, co pani poseł mówiła, a właściwie jej formacja mówiła i formacja pana senatora, jak żeście się ubiegali o mandaty. To żeście obiecywali takim jak ja, że oni będą na przykład mieć działalność gospodarczą i będąc zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, że oni będą płacili tylko z jednego miejsca pracy podatki i te składki, a nie z dwóch. Wyście mi obiecywali dobrowolny ZUS. No i co? I lipa. Jeżeli chodzi o dobrowolny ZUS, to teraz ta ulga podatkowa, o której żeśmy mówili odnośnie ZUS-u, wchodzi w listopadzie. Wnioski składa się już w listopadzie. Przepraszam. Pani poseł, przepraszam, o czym pani do mnie mówi? Mówimy o ulgach ZUS-owskich, które czyli zostały... Czyli jakich ulgach? O wakacjach od ZUS-u. No zaraz, ale to chyba my nie nadajemy na tych samych falach, albo nie znamy w programu, który miał PSL. PSL nie mówiło o wakacjach od ZUS-u i notabene też ludzi tam troszeczkę żeście tak wyślizgali, powiedząc delikatnie, ponieważ rzeczywiście proponujecie wakacje od ZUS-u, tylko te wakacje od ZUS-u, proszę państwa, polegają na tym, że nie płacicie składki emerytalno-rentowej i Funduszu Pracy, ale składkę zdrowotną przedsiębiorca ma zapłacić. A wszystko się zgadza, prawda pan mówi? No, ale ja tylko przypomnę, że żeby się zgadzało nam w pełni i liczę na to, że pani poseł też to pamięta, obiecywaliście ludziom dobrowolny ZUS, czyli jeżeli ktoś będzie chciał, to będzie płacił, nie będzie chciał, nie będzie płacił. Oto i cała filozofia, no. Pan redaktor prawdę mówi, potwierdzam. No i bardzo dziękuję. Dlatego powiedziałam, że moim marzeniem byłoby, panie redaktorze, przywrócenie składki zdrowotnej do poprzednich poziomów i wakacje od ZUS-u dla tych, którzy dobrowolna składka zdrowotna dla tych, którzy są w trudnej sytuacji. I to tak bym chciała, żeby było. Natomiast rozumiem, że z różnych powodów tego wprowadzić się już tak teraz nie da. Dlaczego? W ogóle pani poseł, a w ogóle kiedykolwiek dało się to wprowadzić? Nie. A czy warto było, pani poseł? Trzeźwomyślący przedsiębiorca, każdy trzeźwomyślący przedsiębiorca, z którymi rozmawiałam, no niestety stwierdzili, że to była po prostu kpina. Jakaś część dała się na to nabrać, ale wie pani, co dzisiaj mówią? Następnym razem już się nie damy nabrać. Panie Cyprianie, widzi pani pan... Poseł, to ja, jedno zdanie, proszę bardzo, panie redaktorze. To tak jak pani poseł powiedziała, że nie dadzą się nabrać po raz drugi, to szkoda, czy powiedzieli to samo, jak żeście wprowadzili Polski Ład, kiedy się okazało, że w ciągu kilku miesięcy zmienił się zupełnie system podatkowy, gdzie w normalnych, cywilizowanych krajach daje się przynajmniej 2 lata możliwości wejścia i przystosowania do tych możliwości. Myślę, że o tym też pani powiedzieli. Pani poseł Nowogórska, pani poseł Czochara, ja panie pogodzę. Po pierwsze, system podatkowy, jeżeli jest z korzyścią dla podatnika, można zmieniać w ciągu roku podatkowego i tutaj nic nie stoi na przeszkodzie. I powiem paniom jeszcze dalej, o ile jestem wściekły do dziś na część Polskiego Ładu, mówiącą chociażby o tej nieszczęsnej składce zdrowotnej, którą trzeba płacić, o tyle na przykład chwalę sobie Polski Ład w kwestiach następujących. Obniżenie PIT-u do 12%. Zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych. To jednak ten Polski Ład jakieś plusy w sobie jednak miał. Ale minusy też miał. No tak, który mieliście przerobić na plus, ale dziwnym trafem nie wychodzi. Panie Cyprianie. Błędnie było podjęcie decyzji o płaceniu składki zdrowotnej od środków trwałych. Ja tak osobiście uważam i tu oczywiście przyznaję się do takiego błędu. Natomiast
Proszę jednak zauważyć, że te wszystkie zmiany ustawowe, również dotyczące podatków, przyczyniły się do tego, że budżet państwa wzrósł za rządów Prawa i Sprawiedliwości dwukrotnie. Budżet, który mieliśmy w 2015 roku, wynosił niespełna 300 miliardów złotych. W 2023 było to ponad 600 miliardów. To pokazuje, że ekipa Zjednoczonej Prawicy zna się na rzeczy i gdybyśmy dzisiaj rządzili, to takiej sytuacji, jaką mamy w Polsce w kontekście opieki zdrowotnej, w kontekście Polski południowo-zachodniej, dzisiaj by nie było. Bo niestety koalicja 13 grudnia nie potrafi poradzić sobie, nie potrafi, albo nie wiem, może są jakieś, jest jakieś trzecie dno no z tymi właśnie tak ważnymi sprawami społecznymi. Ja przypomnę, że nam się pan Cyprian już rozochocił, rozkręcił. Tremę żeśmy z niego zdjęli. Dajmy szansę młodemu człowiekowi. Słyszy pan, co się dzieje? Panie redaktorze, tylko jedno zdanie, bardzo proszę. Pan redaktor szybko sprawdzi, ile do budżetu państwa wpłynęło pieniędzy z tytułu dodatkowego podatku wynikającego z inflacji, bo ile mnie pamięć nie myli, to chyba to było 38 miliardów, ale jeżeli pan może sprawdzić, to bardzo proszę. No to tak błyskawicznie tego nie zrobię, aż tak sprytny nie jestem. Panie Cyprianie, związki partnerskie różnią, kwestia zdrowotna i tej składki zdrowotnej, ona różni chyba jeszcze bardziej, nie? Znaczy na wstępie to chciałem powiedzieć, że cieszę się, że tutaj tak przechodzimy po tych tematach, bo to pokazuje, wbrew temu, co było sugerowane, że to, że zajmujemy się jednym istotnym tematem, nie znaczy, że nie możemy się w państwie zajmować drugim istotnym tematem naraz. Bo takie sugestie tutaj były formułowane, jakby Polska co najmniej mogła się tylko jednym tematem naraz zajmować, więc jak robimy jedno, to nie możemy drugiego. Ale tak, jeśli chodzi o składkę zdrowotną, to oczywiście my byśmy chcieli, mamy tą propozycję na lewicy, żebyśmy zamienili składkę zdrowotną po prostu na podatek zdrowotny, żeby tutaj od razu podchodzić uczciwie co do formy i żeby ona obejmowała w sprawiedliwy sposób właśnie wszystkich płatników w tej kwocie równej i tym samym dorzuciła. No dobra, ale dzisiaj, panie Cyprianie, tak jest. Zdrowia, dzisiaj się zachachmęcić na składce zdrowotnej nie da. Dorzuciła do ochrony zdrowia w ten sposób kolejne miliardy złotych, no bo to jest fakt, że priorytetem dla praktycznie nas wszystkich, no bo wszyscy korzystamy z ochrony zdrowia, jest, żeby ochrona zdrowia była wydajna, żeby działała dobrze, też żeby pracownicy ochrony zdrowia byli dobrze wynagradzani. To wszystko jest dla nas priorytetem i dlatego to rozwiązanie, które proponuje Lewica, które zarówno jest właśnie sprawiedliwe, jest proste, zrozumiałe, ono dostarczy i pozwoli na konieczne inwestycje właśnie w obszarze ochrony zdrowia, więc jak najbardziej tutaj myślę, że w tę stronę powinniśmy iść z odpowiednią legislacją i naprawdę tutaj, choć faktycznie są różnice, no to liczę, że może tutaj uda się tymi argumentami skłonić do poparcia jednak tej inwestycji w ochronę zdrowia zamiast tutaj odbierania pewnych tych środków. Oczywiście je można skompensować z budżetu, ale tak jak... No dobra, ale budżet się skąd bierze? To są nasze pieniądze, nasze wpływy, tak? No w dużej mierze tak. Oczywiście, także wiadomo, nie da się wszystkiego z budżetu, dlatego ja właśnie stoję na stanowisku, że powinniśmy po prostu dofinansować poprzez zmianę składki zdrowotnej na podatek zdrowotny w tej formie proponowanej przez Lewicę. No ale to co chcecie innego zmienić? Bo dzisiaj ja panu już raz mówiłem to, albo pan nie zauważył celowo, albo przyszedł dalej. Nie da się oszukać na podatku zdrowotnym. Nie da się. Chyba że ma się spółkę i rzeczywiście udaje się, że prezes tej spółki zarabia 350 zł miesięcznie. Okej, są takie przypadki. Są dzisiaj odpowiednie niuanse w ramach składki, które sprawiają, że jednak ona jest mniej przynosi dochodów niż ten wariant, który... O jakich niuansach pan mówi? No o tych, które są po prostu obecnie w ramach składki zdrowotnej. Ale coś konkretniej. No jeśli chodzi o składkę zdrowotną, no to oczywiście tutaj są te konkretne, zdaje się, zwracali na to wcześniej także uwagę, no chociażby minister Konieczny z Lewicy, to także zdaje się w jednym z wywiadów zwracał na to uwagę. Natomiast to, co jest ważne, to zmiana, jaką przyniesie
ta propozycja, gdyby była wprowadzona lewicy, niezależnie od tego, co konkretnie jest w niej zmieniane, ważne, jakie są efekty. A efekty byłyby takie, że ochrona zdrowia miałaby więcej pieniędzy, byłaby bardziej przez to efektywna, pracownicy ochrony zdrowia mogliby być lepiej wynagradzani. Więc to całe... Proszę Państwa, nie bądźcie naiwni, bo za darmo obiadów się nie je. Jeszcze na swój koszt. No, tak to nie działa w żaden sposób. Ma rację pan Cyprian, że jeżeli nie będzie nakładów na służbę zdrowia, no to nie będzie służby zdrowia. No to jest taka w miarę oczywista oczywistość. Natomiast ja się tak zastanawiam, dlaczego do tej pory nikt jeszcze, nikt, nie wpadł na taki genialny pomysł. No o ile się tej składki, która była kiedyś odpisywana od podatku, można ją było odpisać, dzisiaj już się nie da i to jest ten największy ból. Dlaczego nikt na przykład nie zaproponuje, jeżeli jesteś ubezpieczony w państwowym, w tej państwowej ubezpieczalni, płacisz tę daninę zdrowotną, na NFZ, na ochronę zdrowia i tak dalej, w postaci składki zdrowotnej, a masz przy okazji prywatne ubezpieczenie medyczne, dlaczego nie dać ludziom szansy odpisania chociażby tych 300, 400 czy 500 zł miesięcznie z tego? Dlaczego nie? Bo co? Panie senatorze. Myślę, że to jest kwestia, propozycja jest całkiem ciekawa, powiem. Ja mam same ciekawe propozycje. Okej, dobrze. Gratuluję. 13 jeszcze nie ma, jakbym panu złożył jeszcze inną, to byłaby jeszcze ciekawsze. Ja myślę, że propozycja rzeczywiście jest ciekawa, jest warta rozważenia, bo ona by mocno zdywersyfikowała finansowanie, to znaczy doprowadziłaby trochę do synergii pomiędzy finansowaniem prywatnym i finansowaniem publicznym, a myślę, że to jest jedno z dużych wyzwań, bo zdecydowana większość z nas jednak pomimo tego, że płaci składki i tak korzysta z prywatnej służby zdrowia i tutaj ostatnie 10 miesięcy nic jakoś nie zmieniło. Ja się bardzo cieszę, że pani poseł Nowogórska wskazała też na bardzo istotne zjawisko polegające na tym, że w służbie zdrowia doszło do dużej kumulacji odroczonych zabiegów, operacji i tak dalej ze względu na COVID i na to, że służba zdrowia w sytuacji COVID-owej no, działała w takim mało trybie no, niepełnym. I dzisiaj obserwujemy dużą kumulację związaną z tym i te wydatki na służbę zdrowia są inne. Ale jeżeli my mówimy o służbie zdrowia i mówimy o niej poważnie poza jakąś tam partyjną przepychanką, to moim zdaniem bardzo ciekawe są dane dotyczące porównywania Polski i reszty krajów europejskich. U nas o wiele częściej idzie się do szpitala na przykład, nie? A szpital generuje większe koszty niż leczenie ambulatoryjne, ale to wymaga zmiany moim zdaniem takiej systemowej, także w relacjach ze środowiskiem medycznym i na tu i teraz myślę, że jest mała szansa na to, żeby ją przeprowadzić w najbliższym czasie, ale liczę na to, że do końca kadencji chociaż zaczniemy to robić, bo długofalowo ten nasz system opieki zdrowotnej musi się diametralnie zmienić. No tak, tylko nikt nie ma żadnych planów na te zmiany. Ja przypomnę, że te plany powinniście kreślić wy jako ustawodawcy. Jeżeli wy nie macie pomysłu na to, a mówicie tylko o tym, że trzeba coś zrobić, no to jest takie, no... Ale jest temat kolejny zastępczy, ochrona zwierząt, już powołana komisja. Urszula Nowogórska? Tylko jeszcze mikrofonik do włączenia. No, nie słychać. Ale to ja powiem pani poseł Czucharze, to jest tak, że przecież piątka Kaczyńskiego i kwestia ochrony praw zwierząt to nie jest temat, który pojawia się w polskiej przestrzeni publicznej, w polityce po raz pierwszy. No i jeżeli się chcemy w ten sposób przepychać, no to równie dobrze moglibyśmy o całym postępowaniu Macierewicza, a jego komisji 80 milionach złotych wydanych na tego typu kwestie powiedzieć dokładnie w ten sam sposób. A ona dotyczyła o wiele mniejszej ilości osób niż na przykład związki partnerskie, które są podobno jakimś tematem zupełnie zastępczym, bo moim zdaniem warto to po prostu uregulować, zamknąć i nie wracać do tego tematu. No to widzę, dlaczego dotychczas żeście tego nie uregulowali, panie senatorze? Jedna prosta decyzja, cyk, cyk i sprawa uregulowana. 10 miesięcy ponad i nic. Panie redaktorze, gdyby to była taka prosta decyzja i była jednomyślność,
to dawno by to było zrobione. Proszę nie zapominać o tym, że też mamy prezydenta, który ma o wiele bardziej konserwatywne poglądy niż... Ale prezydent idzie wam na rękę, tylko wy mu nie dajecie szansy. O, ja bym chciał bardzo widzieć jako Ślązak tą rękę, na którą on idzie, bo chyba nie... A to ja panu podam od razu pierwszy lepszy przykład z brzegów wzięty. Bardzo proszę, renta wdowia chociażby. Tylko wy nie dajecie panu prezydentowi szansy. Bo gdybyście, proszę państwa, tak jak dla ustawodawcy przystało, przygotowali na papierze ustawę, która przejdzie odpowiednią ścieżkę. Już pomijam komisję, całą inną resztę, ale generalnie Sejm, Senat, zakładam, że bez poprawek od razu do prezydenta do podpisu. Ale jeżeli prezydent nie ma czego podpisać, no to on wam na rękę nie pójdzie, no. Panie redaktorze, ilość ustaw generalnie nie świadczy o tym, czy parlament pracuje dobrze, czy źle. Bo tak nie jest. A w kwestiach światopoglądowych, nawet w kwestiach typu ambasadorowie, prezydent prowadzi politykę trochę taką, jakby był królem, a nie... Powiem panu tak. Panie senatorze, a jak często zbiera się posiedzenie Senatu i jak długo Senat w tej kadencji pracuje? Jeden dzień? Tygodniu? Było dwudniowe posiedzenie, w przyszłym tygodniu też jest planowane dwudniowe posiedzenie. Ale to ja pani poseł powiem ciekawą rzecz. Panie senatorze, wie pan dokładnie, że ja wiem, jak wygląda harmonogram posiedzeń Senatu. Wiem też dokładnie, jak wygląda harmonogram posiedzeń Sejmu i co w tym Sejmie się dzieje na komisjach. Jeżeli komisje nie pracują, nie przyjmowane są ustawy, no to nie ma co iść do Senatu i Senat po prostu jest bezużyteczny. Dobra, ja mam nadzieję, że udało się nawiązać połączenie z Urszulą Nowogórską, że będziemy panią poseł słyszeć, nie tylko widzieć. Proszę mi powiedzieć, tam jest gorszy system prawny czy lepszy niż w Polsce? Bo ja uważam, że lepszy, bo ilość prawa i ilość wchodzących przepisów wcale nie ułatwia mieszkańcom życia. Panie senatorze, kochany pani poseł najdroższa, ale posłuchajcie, no... Mieliście zmieniać prawo, mieliście mieć przygotowane projekty ustaw odwracające te ustawy, które poprzednicy wprowadzili, a wyście do tej pory tego nie zrobili, nie przeprowadziliście tego ani przez Sejm, ani przez Senat. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, o jakości prawa rzeczywiście nie stanowi tylko ilość tego przyjmowanego prawa, ale wy żeście żadnego prawa nie przyjęli, które na przykład miałoby nas na te tory praworządności wprowadzić. Także jeżeli na przykład pan senator chciał wyrazić złośliwość względem pana prezydenta, że pan prezydent nie podpisał tych ustaw pseudoreformujących Trybunał Konstytucyjny czy KRS, no to pan się nie gniewa, ale pan prezydent ma rację, no bo skoro Komisja Europejska stwierdziła już, że wróciliśmy na tory praworządności, no to po co w takim razie cokolwiek zmieniać, skoro jesteśmy już na torach, no? Taki wątek kolejarski w międzyczasie wprowadziłem. Urszula Nowogórska. Komisja Europejska stała się nagle jakimś wyznacznikiem do redaktora Republiki, co jest prawidłowe, co nie jest. To jest dosyć ciekawe. A panie senatorze, ale pan się próbuje wyzłośliwiać. Wie pan, jako dla redaktora niegdysiejszej telewizji polskiej... Na złośliwości. Wie pan, dla redaktora niegdysiejszej telewizji polskiej też nie było to żadnym problemem mówić o rzeczach, które są racjonalne i irracjonalne, no. Pani poseł Nowogórska. Tylko ja pani nie słyszę w dalszym ciągu, no. Mikrofon. No i co? I nic. A ja wiem, że pani poseł chce za chwileczkę powiedzieć do widzenia. Idę sobie, a ja jeszcze tutaj chcę... No nie wiem, czy zdążymy, czy nie zdążymy. No dobra. To łączymy się z panią poseł Nowogórską, a państwa zapytam to tak, żeby też nie było tajemnicą, bo obiecałem pani poseł. Co z ten pan poseł i pan, przepraszam, pan poseł, pan były wiceminister Tomczak nawywijał? Panie senatorze, pan mi wytłumacz. Nie wiem, co nawywijał, ja się bardzo cieszę. No jak pan nie wie, co nawywijał Tomczak? Wie pan, co nawywijał Macierewicz, a nie wie pan, co koalicjan nawywijał? No chciał chociażby wprowadzenia tego kredytu 0%, no. No tak, i no. Do tego zmierzam, że ja jako przedstawiciel Polski 2050, który jest przeciwnikiem kredytu 0%, bardzo się cieszę, że do tej zmiany
personalnej w ministerstwie dojdzie i liczę na to, że zaczniemy dyskutować bardziej o budownictwie społecznym, bo też jako były wiceprezydent relatywnie dużego miasta uważam, że to jest dobre rozwiązanie i to jest ścieżka, którą żeśmy powinni podążać. Dosyć regularnie piszą do mnie ludzie z Warszawy, chociaż jestem ze Śląska, młodzi ludzie, którzy relatywnie dobrze zarabiają, a nie stać ich na chwilę obecną na nieruchomości. Ja myślę, że trzeba im stworzyć w ogóle szansę na to, żeby mieli mieszkania, w których się będą czuli bezpiecznie, a to, czy to będzie własność, czy nie, moim zdaniem to jest kwestia wtórna, chociaż budownictwo społeczne w Polsce przewiduje taką możliwość dojścia do własności, bo my jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy dramatyczne wskaźniki demograficzne. Myśmy się tym bardzo powinni martwić, że Polska się kurczy i tu programy typu 500+, czy teraz 800+, wiele dobrego zrobiły w kwestii polityki społecznej, natomiast w ogóle nie stały się impulsem demograficznym. I powinniśmy stworzyć warunki do tego, żeby ludzie w Polsce chcieli mieć dzieci i mieszkanie dla młodych ludzi to jest jedna z podstaw i myślę, że budownictwo społeczne to jest ten bardziej właściwy kierunek. Stąd mnie zmiana akurat, że główny zwolennik kredytu 0% z rządu odchodzi, to mnie akurat cieszy. I tu jeszcze jedną ciekawostkę pozwolę sobie dodać. Eurostat opublikował dane we wrześniu, że w Polsce przybyło mieszkańców, ale przybyło ich nie ze względu na naszą demografię, ale ze względu na to, że coraz więcej obywateli świata, i to nie tylko Ukrainy, przyprowadza się do Polski, co pokazuje, że ta Polska na tle, pomimo tego, że często narzekamy i mamy sporo sensownych uwag, ja się zgadzam, że nie wszystko idzie tak, jak należy, pełna zgoda, mieszkam, tu mieszka moja rodzina, ale to i tak na tle innych myślę, że stajemy się coraz ciekawszą opcją do tego, żeby w Polsce zamieszkać. No tak, i marszałek Hołownia też chyba w Pyrzowicach na spotkaniu mówił o tym, że będzie nas zdecydowanie więcej, bo Niemcy pchają do nas swoich nielegalnych migrantów, i że tak to będzie wyglądało, ale ponoć oponujemy. To w porządku, że pan marszałek to zauważył i w porządku, że oponuje. Naprawdę jestem dumny i cieszę się, że mam taką władzę, która oponuje w moim imieniu. Nie załatwia problemów, nie rozwiązuje w moim imieniu, ale oponuje w moim imieniu. Fantastycznie, Urszula Nowogórska. Teraz mnie słychać? Tak. Cieszę się bardzo. To ja mam, panie redaktorze, kilka wątków, które chciałam wcześniej poruszyć i nie wiem, czemu mnie słychać nie było. Więc teraz tak, chciałam powiedzieć, że mówiliście państwo o ustawach podpisywanych przez pana prezydenta, między innymi pan prezydent podpisywał ostatnio ustawę o rencie wdowiej, ale też na przykład podpisał ustawę o finansach samorządów, które dały możliwość dołożenia do budżetu 10 miliardów samorządom, żeby im pozwolić jakoś dopiąć budżety. I to nieważne, że Morawiecki dawał im 14 miliardów, ale tu jest 10 i jest cacy. Ale mówię, ale pani poseł, ale mam rację. Ja się staram być obiektywna. No dobra, czy dostał Duda szansę podpisania ustawy? Dostał. No, ale ja staram się być obiektywna, bo ja chcę bronić pana prezydenta, że pan prezydent podpisuje jeszcze inne ustawy, nie tylko rentę, nie tylko świadczenie babciowe, ale również inne ustawy, dlatego podałam ten przykład, a państwo na mnie, że no dobrze, no było wcześniej może trochę więcej, ale w tym roku jest 10 miliardów i to pan prezydent podpisał i za to dziękuję. No i super, ja tylko jeszcze raz w imieniu pana prezydenta apeluję, bo jeżeli mamy mieć pełną demokrację, to dajcie ludzie szansę temu prezydentowi, żeby miał na czym się podpisać, no. No i teraz chciałam powiedzieć jeszcze jedno, że ja jestem członkiem specjalnej podkomisji w ramach Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych, która zajmuje się bardzo ważnym projektem o obronie ludności i ochronie cywilnej. To jest bardzo ważny projekt, który był oczekiwany już od bardzo, bardzo dawna i jesteśmy na końcówce prac i mam nadzieję, że na... Dobra, na pani poseł, ale to tak szczerze, ale to tak szczerze mi pani powie. Co mi za różnica, kto będzie zawiadywał i będzie odpowiedzialny za obronę cywilną? Czy to będzie straż pożarna, czy to będzie prezydent, czy to będzie burmistrz, czy będziemy uruchamiali na nowo taką formację, która się obroną cywilną nazywała? Wie pani, ja rozmawiałem kiedyś z takim facetem, to dawno temu, 25 lat będzie, nie? I rozmawialiśmy na temat, właśnie wtedy ta obrona cywilna jeszcze z nazwy funkcjonowała. I mówię mu, powiedz ty mi, jak to jest na przykład w sytuacji zagrożenia dziś, rozmowa w Przemyślu miała miejsce. Jak to będzie tam, jakby się okazało, że trzeba ludzi ewakuować? No to jakieś plany były, tylko one były sprzed 10 czy 15 lat. No,
Tak to wtedy obrona cywilna wyglądała. I teraz właśnie chciałam powiedzieć to, czego pan redaktor nie powiedział, że w tej ustawie będzie nie tylko kto będzie zarządzał pewnymi rzeczami, kto będzie kontrolował, ta ustawa również daje możliwości finansowania i budowy schronów i miejsc ochrony dla ludności. I to jest bardzo ważne, bo to są kwestie, które trzeba szybko uregulować. Tylko pytanie jeszcze, gdzie te schrony budować? No, panie redaktorze, do tego potrzebna jest ta ustawa i współpraca z samorządami przede wszystkim. Ale jak sobie coś chce schron dzisiaj postawić, przecież nikt mu nie broni. Tak, ale schrony spełniają specjalne kryteria budowlane i do tego trzeba trochę innych wymogów i odbiorów. No to nie, to jeżeli pani poseł, ale to mnie pani też uspokoiła, bo ile jestem dumny z pana marszałka, że on tam oponuje w moim imieniu, że Niemcy nielegalnych migrantów do nas przerzucają, chociaż wszyscy już o tym wiedzą, nawet już nikt nie udaje, że nie ma tematu, o tyle ta ustawa zagwarantuje, że będą budowane schrony. Fantastyczne. Nie tylko to, panie redaktorze, nie tylko to. I teraz możecie się państwo śmiać i sobie robić różne podteksty. A dlaczego pani od razu tak zakłada, że będziemy się śmiać? Ale to jest jeden z tematów, panie redaktorze, który powinien łączyć wszystkie strony polityczne. Nieważne, po której stronie jesteśmy i czym się różnimy. Tak jak zdrowie, tak jak bezpieczeństwo ludzi, jak bezpieczeństwo żywnościowe. Super, super, że możemy sobie u was na antenie w telewizji podyskutować i pokazywać pewne różnice, a może nawet i wytykać pewne niedociągnięcia czy błędne decyzje. Ale super jest to, że pomimo tego my wszyscy rozumiemy, że są takie kwestie, które bez względu na to, po której stronie jesteśmy, powinny być tą rzeczą, która nas łączy. I to, co powiedziała pani poseł, to, co mówił pan senator, również to, co mówił pan Cyprian w studio, są takie elementy naszych wypowiedzi, które są ważne dla wszystkich ludzi i dla wszystkich obywateli w naszym kraju, panie redaktorze. I ja się z tego cieszę, że o tym można u was powiedzieć. Dobra, bardzo jednym zdaniem pani nam coś o Jacku Tomczaku opowie. Wiedziałam, że pan zada to pytanie, ale ja się absolutnie nie migam od odpowiedzi, żeby była jasność. Ale mocno wzdycham. No cóż, no czekam. Było wczoraj wydane oświadczenie pana Jacka Tomczaka. Złożył dymisję ze swojej funkcji. Wcześniej został wezwany przez ministra Paszyka do wyjaśnienia pewnych kwestii. I wiem też, że w tym oświadczeniu pan Jacek Tomczak złoży zawiadomienie chyba, nie wiem, czy do prokuratury, czy złoży sprawę w sądzie względem osoby, która podpisała się pod artykułem i względem wydawcy, który... Osoba, która podpisuje się pod artykułem, jest dziennikarzem. Względem dziennikarza, który... Ja rozumiem, że co niektórym w krew już weszło stygmatyzowanie, kto dziennikarzem jest, a kto dziennikarzem nie jest. Nie, natomiast przypomnę, że autor jest dziennikarzem portalu Wirtualna Polska. To jest rzecz pierwsza. Tak jest. Rzecz druga, nie będę się wyzłośliwiał, że jest to tłumienie krytyki prasowej, bo nie w tym rzecz, ale chcę się skupić na czymś innym. Wie pani, to jest takie trochę dziwne, bo ugrupowanie, które tworzycie dziś, czyli te koalicje, nie 13 grudnia, bo wy tam w tej koalicji, przypomnę, macie swoją koalicję trzeciej drogi, czyli z panem senatorem, czyli z ludźmi od Hołowni, to w Sejmie też zaczęliście dziennikarzy dyskredytować i dyskryminować, ograniczając im przestrzeń. Robicie dokładnie to samo, co robił Marek Kuchciński kiedyś. Tylko o ile robił to Marek Kuchciński, to Kuchciński był zły, a Hołownia jest już dobry. Panie redaktorze, ja jestem zwolennikiem tego, że dziennikarze mają prawo wykonywać swoją pracę i tu, żeby nie było wątpliwości, jestem za tym, żeby oni uczestniczyli w konferencjach, wszyscy, bez wyjątku. Bo tak, na tym polega niezależność dziennikarska i przekazywanie informacji publicznych w różnych mediach, w zależności, który redaktor, które medium reprezentuje. To żeby była jasność. Natomiast kwestia dotyczyła czego innego, co ja chciałam powiedzieć, bo kwestia dotyczyła prawdziwości tego artykułu. Ja nie mam wiedzy, panie redaktorze, czy rzeczywiście tak jest, jak w tym artykule napisane. Ja też nie, ale przeczytałem i dlatego podchodzę do tego tematu tak dość ogólnie. Ale mogę podejść troszkę konkretnie, jeżeli szybko zdążymy, pokażmy wpis Konrada Berkowicza. Pan poseł Konrad Berkowicz, wasz kolega z ław poselskich, opublikował taką pajęczynkę. Właściwie ta pajęczynka to jest sieć powiązań, jak to ładnie PSL jest podogadywane z deweloperami. Pewnie nie jest to dla was żadne zaskoczenie, bo o tym z mównicy sejmowej też była mowa wielokrotnie. To żeście państwo wówczas twierdzili, że to nieprawda. Wie pan, ja nie widziałam, co pan Berkowicz, pan poseł, opublikował, więc ja nie... No to dobra, to jeżeli możemy, to pokażmy. To pokażcie. A jeżeli nie, to będę panią prosił, poseł, żeby sobie na X-ie sama to znalazła, ale spróbujmy. Może się uda. Thank you.
czyli tak, dziura Domańskiego eksplodowała, Hołownia zamknął Sejm dla dziennikarzy, Kosiniak i Kamysz, który domaga się kredytu 0,2%, posiada kolegów deweloperów i sam jest członkiem Fundacji Rozwoju. Kotula tu jak zawsze. A przypominam, że to dopiero pierwszy rok ich rządów. To nie to. My mieliśmy wczoraj tę mapkę, bo wczoraj ją pokazywaliśmy, także gdybyśmy ją znaleźli, to by było super. O, jest. Bardzo, bardzo proszę. Fundacja Rozwoju. Władysław Kosiniak-Kamysz. Jarosław Kalinowski. Lesław Podkański. Ewa Kieszkowska. Krzysztof Marwicki. Krzysztof Paszyk. Stanisław Brzuska. Kazimierz Olesiak. Tych nazwisk tu jest sporo. No, teraz... Jurszula Pasławska, o. Ale nie Nowogórska, żeby była jasność. No, no. Teraz widzę tą siatkę, naprawdę widzę ją pierwszy raz. No cóż państwu powiem, jeżeli to jest prawda, no to... Ja osobiście nie mam kontaktów deweloperskich i nigdy nie miałam i nie mam, w związku z czym mogę się wypowiadać czystym sumieniem, natomiast tutaj nie umiem się do tego odnieść. Ja może nawet i nie chcę, panie redaktorze. Rozumiem, szanuję. Pani poseł Czochar. No to tylko pokazuje hipokryzję koalicji 13 grudnia, która próbuje wytykać rzekome błędy Zjednoczonej Prawicy, coraz to wyszukując nowych medialnych tematów, chociażby w kontekście odbierania immunitetów, aresztowań, a w międzyczasie dzieje się, nie boję się też tego określić, ale to tak troszeczkę też wygląda na zorganizowaną organizację. I tutaj naprawdę jest Mnie się podoba, bo to takie fajne masło maślane wyszło. Wie pani, zorganizowana organizacja ma swoją nazwę. Ja... Czy pani celowo tej nazwy nie użyła, czy tylko tak chciała powiedzieć zorganizowana organizacja? Może i celowo, ale chyba wszyscy wiedzą, o co chodzi. Czasami warto ugryźć się w język, a czasami warto nie dopowiedzieć, celowo nie dopowiedzieć, po to, żeby dać możliwość pomyślenia innym, w jaki sposób można określić to, co widzimy, to, co się dzieje na naszych oczach, bo czasami jak podajemy wszystko na tacy, to nie każdy w to wierzy. Tak, to prawda. Natknąłem się ostatnio na taki dość dwuznaczny wpis Bartosza Rubukowicza, że Ferajna wraca do kraju. Cokolwiek by to nie znaczyło. Panie Cyprianie, puenta. Tak, to widział pan w ogóle tę mapkę powiązań tych deweloperskich? Mapki nie widziałem, natomiast jeśli chodzi o samą dymisję wczoraj wiceministra Tomczaka, to oczywiście dobrze, że ona została złożona. Sam program kredytu 0% jest oczywiście złym kredytem, niezależnie od tego, czy stoją, czy nie stoją za nim jakieś takie motywy, to na pewno jest to program, który jest jednoznacznie zły. On by podwyższył ceny tylko mieszkań, on by służył jedynie w interesie deweloperów, więc niezależnie od tego, jakie motywy, czy takie czy typowo ideowe one są za tym programem, to po prostu należy ten program ocenić negatywnie. No jeśli dzieje się coś, co ma doprowadzić do tego, że ten program nie wejdzie w życie, tylko faktycznie skupimy się na stronie podażowej, będziemy budować mieszkania, będziemy wprowadzać pustostany na rynek, na przykład poprzez faktyczne wdrażanie społecznych agencji najmu, to wtedy to będzie na pewno lepsze rozwiązanie, które pozwoli zakończyć kryzys mieszkaniowy i także to wpłynie oczywiście na kryzys demograficzny, w pozytywny sposób pomoże go rozwiązać, na tego typu wszystkie problemy, jakie mamy, więc jak najbardziej tutaj społeczne budownictwo, a nie jakiekolwiek. I super. Proszę państwa, jesteśmy już minutę po 11, będę stawiał kropkę, ale pozwolę sobie jeszcze na puentę, ale chciałbym patrzeć na panią poseł Nowogórską, bo dziwię się, że pani poseł Nowogórska sama na to nie zwróciła uwagi. A pan senator już ładnie mógł się powyzłośliwiać na PSL-u swoim kochanym koalicjancie, jedynym najlepszym, jakiego póki co Hołownia ma. Nie wiem, czy państwo pamiętacie. 2% kredyt mieszkaniowy to była propozycja PiS-u, notabene wprowadzona w życie. PSL nie miał propozycji kredytu 0%.
PSL postulował kredyt 1,5%. 0% to jest kredyt autorstwa Platformy Obywatelskiej. I tyle chciałem Państwu tak od siebie na koniec powiedzieć. Dziękuję Państwu politykom, dobrego dnia, za moment kolejni goście.